Witajcie. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać trochę o filozofii. Nie jestem filozofem, więc to nie będzie proste. Jest to filozofia, która zadaje pytania bardzo naturalistyczne. Wychodzi od tego, jaki świat jest, albo nam się wydaje. Ze 200 lat temu jeszcze ludzie tak uprawiali filozofię, może do dzisiaj to robią. Mi chodzi o takie pytanie, chcę z Wami dzisiaj rozmawiać o wzroku i o takie pytanie, które zadał jeszcze w czasach Johna Locke'a znacznie mniej znany filozof, aczkolwiek to pytanie przetrwało wieki i jest do dzisiaj zadawane. Pan Molino, on był Irlandczykiem, jego żona była niewidoma. I on w swoim liście do Johna Locke'a napisał, że zastanawia go, skoro ludzie niewidomi rozpoznają, czy jakaś bryła jest kulą czy sześcianem za pomocą dotyku, to czy gdyby nagle odzyskali wzrok, którego nie mieli od urodzenia, i zobaczyli sześciany i kule, to żeby potrafili je rozpoznać bez żadnego wyjaśnienia, bez żadnych ćwiczeń, po prostu dlatego, że skojarzyliby to, co widzą, z tym, co kiedyś dotykali. Prawda, że ciekawe? Dlaczego ludzie zadają to pytanie? Nadal, mimo że pierwsza operacja usunięcie katarakty de facto udzieliła odpowiedzi medycznej na to pytanie. Dlatego, że przywracanie ludziom wzroku nie daje się uzyskać za pomocą wszczepienia jakiegoś chipa podłączonego do kamery. Są takie maszyny. Jest taka maszyna sprzed kilku lat, Argus 2. Ludzie widzą cienie postaci. Znajdują się w jakiejś nieustającej platońskiej jaskini, mając ten aparat. Nie uwalnia on od białej laski. I nie tylko dlatego, że mózg jest bardzo skomplikowaną strukturą i oko jest bardzo skomplikowaną strukturą i połączenie oko-mózg, czyli receptor mózg jest bardzo skomplikowaną strukturą, ale dlatego, że poza neurobiologią tu jest jeszcze kupa filozofii. My nie do końca rozumiemy, co to jest widzenie. I dzisiaj chcę o tym Wam opowiedzieć, ponieważ przeczytałam na łamach Conversation bardzo ciekawy tekst filozofa pana Taylora z Uniwersytetu w Birmingham, który zajmuje się tym problemem. I on opowiada tam o sytuacji, która ma miejsce, jest klinicznie znana. Tu każdy okulista mi potwierdzi, że to istnieje, każdy neurobiolog czy neurolog. Otóż są ludzie, którzy w wyniku uszkodzenia w mózgu przy wypadku czy z powodu wylewu tak zwanej pierwszorzędowej kory wzrokowej mogą znaleźć się w sytuacji, w której tracą wzrok na ogół całkowicie, a jednocześnie, jeśli wykonać z nimi takie psychologiczne doświadczenie, bo wiecie, tym się też zajmuje psychologia, nie tylko neurologia czy pokrewne nauki medyczne, ale tym zajmuje się także psychologia. Jeśli wykonać z nimi takie doświadczenie psychologiczne, że no i są niewidomi, tak? I stawiamy ich w korytarzu. W tym korytarzu stawiamy różne przeszkody. I oni mają iść. Bez laski i bez żadnych innych wspomagaczy, aparatu Argus 2. I oni idą. I nie potrącą niczego. Chociaż klną się żywym Bogiem, że nie widzą tych przeszkód. Omijają je. Teraz tak. Z jednej strony to potwierdza rzecz, którą od dawna wiadomo, czyli że tak naprawdę to nie oko widzi, tylko mózg. Tak? Czyli obrazy powstają w naszym mózgu. I że zmysły można zastępować. Innymi słowy, istnieje tak zwane sensorial substitution. To mój mąż jako psycholog rozwoju się tym bardzo głęboko zajmuje.
Szkoda, że nie mówi po polsku, bo on by tutaj Wam piękniej opowiedział o pytaniu Molino i o tego typu rzeczach. Ale to nie jest tylko o tym, że coś w tych ludziach inaczej działa i że jakiś zmysł zastępuje inny być może, albo że jakby mózg, to mózg widzi, a nie oczy. I to mózg, który jest uszkodzony, więc oni nie widzą, ale może jakoś coś, jakiś proces mózgowy zachodzi, który pozwala im omijać te przeszkody. Tak naprawdę tutaj się rodzi bardzo poważne pytanie o to, co to jest świadomość i jakie są jej granice. No bo tak, świadomość to jest taki podstawowy proces psychiczny, który pozwala nam reagować na siebie i na środowisko. Tak? Czyli to jest taka, to jest nieustający film, który mamy w sobie. Który nam mówi, że żyjemy i że rzeczywistość jest. Przepraszam Was za dźwięki, ale nawet w naszym domu czasami musi odbywać się remont. Więc świadomość. Pytanie w tym, co się dzieje według pana filozofa Taylora z Birmingham u tak zwanych blind sight people, czyli u ślepych widzących, dotyczy kwestii, jeśli ich oko odbiera sygnały świetlne, bo oczy ich nie są uszkodzone. Przesyła je do tej pierwszej, pierwszorzędowej kory wzrokowej. Przepraszam. Do tej pierwszorzędowej kory wzrokowej. I nadal tam jest blok, no bo ta struktura jest zniszczona. To nie znaczy, że te sygnały nie są obrabiane jeszcze gdzieś w mózgu. Na pewno są. Ale to znaczy, że człowiek nie jest świadomy tego. Nie jest świadomy tego obrazu. Ten proces psychiczny nie następuje. A jest w stanie odpowiadać. I teraz jest naprawdę poważne pytanie. Czy zawsze musimy być świadomi swojej własnej świadomości? Bo to tutaj o to się pytamy. Ci ludzie nie tylko klną się żywym Bogiem, że nie widzą tych przeszkód, ale że w ogóle nie wierzą w to, że one tam stoją. A jednak omijają je. Nie widzą ich. Po prostu idą tak, by je ominąć. Widzenie, rozumienie tego procesu, on jest najbardziej kluczowym naszym zmysłem, wzrok. To najbardziej nam, mózg myśli obrazami, a przynajmniej tak nam się wydaje, że ludzki mózg myśli obrazami. Przynajmniej u większości ludzi. Jest jasnym, że jak usunięto tą kataraktę pierwszy raz ponad 100 lat temu, to mózg ludzki nie rozpoznaje tych kul i sześcianów, mimo że dotykał ich i wyobraża sobie te bryły. Musi trening oko-ręka nastąpić, króciutki. I świadomość. Ktoś musi powiedzieć, albo wskazać, albo wytłumaczyć, że to jest właśnie to. U ślepych widzących pytanie jest w takim razie, skoro nie są świadomi tego, że widzą, to jest problem z procesem widzenia, z percepcją, z tworzeniem perceptu przez mózg. Czy to jest problem ze świadomością? To jest ważne, bo jeśli kiedyś, i z tą refleksją chcę Was zostawić, uda się nauce przywracać ludziom wzrok, to być może się okaże, że właśnie brnięcie w stronę chipa wszczepionego do mózgu, podłączonego do jakiejś kamery, jest ścieżką donikąd. Że podstawowym, że niezbędnym, może nie podstawowym, że niezbędnym elementem tej całej układanki jest struktura psychiczna człowieka
I to, czy taka proteza, jakby nie wyglądała i na jakiej zasadzie by nie działała, jest w stanie wszczepić się w tą świadomość, spowodować jej zaistnienie. Świadomość, że się widzi. Nie będę się tu więcej wymądrzać. Mnie zafascynował ten tekst. To znaczy on pokazuje, że nadal w nauce, że filozofia jest matką wszystkich nauk. Że od istotnych obserwacji wychodzą najważniejsze pytania. Nie są to pytania o jakieś detale, tylko są to pytania o... Są to duże pytania. I warto życie poświęcić, żeby na nie odpowiadać. Że to wcale nie jest głupie, że ktoś ciągle pyta, a co to jest życie? Że wcale nie jest niemądre, żeby zadawać sobie pytanie, czy ślepi widzący są świadomi, czy oni są świadomi, tylko tego nie wiedzą, czy nie są świadomi? To jest bardzo ważne pytanie. Zostawię Was z tym, siebie też. My nie znamy odpowiedzi na pytania filozoficzne, co nie znaczy, że nie należy ich zadawać. I nauka jest albo jest zaprzyjaźniona z filozofią, albo jest do niczego. Nie ma żadnych perspektyw, jest krótkowzrocznym dodawaniem klocuszków. Bezmyślnym czasem zadawajmy duże pytania, pozwalajmy naszym dzieciom je zadawać. Odpowiadajmy na nie, szukajmy odpowiedzi na pytania naszych 5-latków. Moje dziecko zadaje mi naprawdę bardzo ciekawe pytania. Wasze dzieci też Wam na pewno zadają ciekawe pytania. I filozofowie zadają ciekawe pytania. Nadal filozofowie zadają ciekawe pytania. I nadal naukowcy powinni mieć co najmniej semestr filozofii w swoim przygotowaniu do zawodu. Dziękuję Wam.